Ojca i Ducha Świętego. Pan z wami. Witam was bardzo serdecznie i tutaj w kościele, i przed ekranami komputerów. W tym nowym czasie, w maju, rozpoczynamy maj, miesiąc, w którym w sposób szczególny przyzywamy wstawiennictwa naszej ukochanej Maryi, Matki Jezusa, tej, która wypowiedziała swoje fiat na Słowo Boże. Kończący się w Kościele w Polsce tydzień biblijny jest zachętą, aby kształtować swoje życie tak jak Maryja, zgodnie z Bożym zamysłem. Także dzisiaj, 1 maja, pamiętamy o świętym Józefie Rzemieślniku i przyzywamy orędownictwa świętego Józefa. Pragniemy także powierzyć radości, nadzieje, doświadczenia i problemy ludzi pracy. Dzisiaj także po Komunii Świętej razem z całym Episkopatem Kanady i Stanów Zjednoczonych oddamy nasz kraj, Kanadę, nasze parafie, nasze rodziny i nas samych Matce Bożej w akcie konsekracji. Także dzisiaj jest pierwszy piątek miesiąca. Po mszy świętej będzie wystawienie Świętszego Sakramentu i zaśpiewamy piękną litanię loretańską i oddamy swoje życie raz jeszcze sercu Pana Jezusa. Ofiaruję tę mszę świętą, o Boże błogosławieństwo, dla Beaty Kowal w dniu urodzin. Wszystko, co składamy na ołtarzu, prosząc na początku tego eucharystycznego spotkania o miłosierdzie Boże nad nami. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Zmartwychwstania Pańskiego, niech Twój Duch miłości sprawi, abyśmy powstali do nowego życia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Bracia, nade wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości, a sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym ciele. I bądźcie wdzięczni. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie, jak dla Pana, a nie dla ludzi, świadomi, że od Pana otrzymaliście dziedzictwo wiekuiste jako zapłatę. Służcie Chrystusowi jako Panu. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki.
dusza. Jezus, przyszedłszy do swego miasta rodzinnego, nauczał ich w synagodze. Także byli zdumieni i pytali, skąd u Niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest On synem cieśli? Czy Jego matce nie jest na imię Miriam, a Jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? Także Jego siostry, czy nie żyją wszystkie u nas? Skądże więc ma to wszystko? I powątpiewali o Nim. A Jezus rzekł do nich, tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony. I niewiele zdziałał tam cudów z powodu ich niedowiarstwa. Oto słowo Pańskie. Zaczynamy ten piękny miesiąc maj, tutaj w Kanadzie, taki lekko deszczowy, dzień jest pochmurny, przynajmniej w Ontario, w Polsce to nie wiem, na pewno jest piękne słońce. Rozpoczynamy razem z Maryją, Matką Jezusa i ze świętym Józefem. Ze świętym Józefem, który jest patronem Kanady. I zawsze jestem pełen wdzięczności ojcom, którzy założyli Kanadę i którzy postanowili poprosić świętego Józefa, ażeby był patronem Kanady. I zawsze dziwiłem się, dlaczego akurat święty Józef. Ale posłuchajmy. Chyba dlatego, że święty Józef to był głos mówiący milczeniem. Nie mamy w Ewangelii ani jednego fragmentu, kiedyby Józef mówił. Wobec tego jest to głos mówiący milczeniem, patron słuchający Boga. Często przedstawiany jest na różnych wizerunkach jako człowiek pracy, z piłą czy z siekierą. I też takiego fachu uczył Pana Jezusa i tej stolarki uczył Pana Jezusa. Także Pan Jezus na pewno był też doskonałym w wykonywaniu różnych sprzętów. I święty Józef działał. Nie tyle mówił i gadał, co działał. Dziś ludzie mówiliby o nim twardzie. Ludzie umieją liczyć, a potem patrzą z ubolewaniem na człowieka, któremu żona zaszła w ciążę wtedy, gdy jego przy niej nie było. Tak zapewne patrzyli też ludzie na Jezusa. Ludzie są zawsze dociekliwi i zawsze widzą to, co nie powinni widzieć. Ale tak też było w przypadku Józefa i Maryi, tej młodej dziewczyny żydowskiej. Na pozór był zwykłym mężczyzną z piłą i siekierą. Pewnie był niezłym fachowcem. Ale do dużych pieniędzy jakoś nigdy Józef nie doszedł. Pewnie za bardzo przejmował się ludźmi. Jego serce było zbyt czułe, by być twardym biznesmenem. Był człowiekiem sprawiedliwym. Nie chciał niczyjej krzywdy. Gdy się zorientował, że Maryja nosi nie jego dziecko, obmyślił plan, jak ją uchronić od upokorzeń, a może i czegoś jeszcze gorszego. Kierował się tylko sprawiedliwością? Otóż nie. Było to ważne, ale nie tylko sprawiedliwością. Po prostu Józef tę Miriam kochał. Na tej miłości budował sam Bóg. A gdy we śnie anioł do niego przyszedł i wyjaśnił całą rzecz, jego miłość chyba jeszcze się zwielokrotniła. Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechu. Na pewno już od tego momentu, od tych słów anioła, Józef był umocniony i powiedział sobie, całym moim życiem i siłą, mocą
nawet męczeństwem będę bronił to dziecię, które urodzi moja małżonka. Zdaniem świętego Jana Pawła II w tych słowach zawiera się moment centralny biblijnej prawdy o świętym Józefie. Otóż święty Józef uwierzył, odważył się, poniósł wszelkie konsekwencje podjętej decyzji. Teraz w dokumentach kościelnych czytamy o nim, że był domniemanym ojcem Jezusa, ale już święty Augustyn wiele setek lat temu stwierdził, ze względu na wierne małżeństwo oboje zasługują, by nazywać ich rodzicami Chrystusa. Nie tylko jego matka, ale także jego ojciec, którym był w ten sam sposób, w jaki był małżonkiem jego matki. W umyśle, a nie w ciele. To on nadał Jezusowi imię. W ten sposób potwierdził swoją ojcowską władzę nad nim. Gdyby nie miał tej władzy, rodowód Jezusa nie byłby w Ewangelii podawany według właśnie jego genealogii. Drodzy moi, na kartach Pisma Świętego Józef nie odzywa się w ogóle. Może był małomówny, a może po prostu był człowiekiem czynu. Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański, odnotował ewangelista Mateusz. Działał, nie gadał. Dziś ludzie mówiliby o nim: twardy człowiek, twardy mężczyzna, twardzie. Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny. Co to znaczy, że Józef był oblubieńcem? Zwyczajnie mężczyzna, którego pokochała. Gdyby żyła dzisiaj, mówiłaby pewnie o nim: mój ukochany, wybrany, jak inne dziewczyny. Są wizerunki, na których przedstawiany jest z piłą. Najczęściej jednak święty Józef pokazywany jest z lilią, symbolem czystości i niewinności. Jest to zawsze jego życie wyzwaniem dla wszystkich małżonków, właśnie w tej sferze czystości i niewinności. Małżeństwa też mają kierować się czystością, tak zwaną czystością małżeńską. I tutaj patronem jest święty Józef. A kto dziś poważnie traktuje człowieka z lilią? Gdyby trzymał w dłoniach potężną piłę mechaniczną, o, to wtedy byłby autorytetem. A on jest z lilią, symbolem czystości i niewinności. Bóg potraktował go niesłychanie poważnie. Zaufał mu, powierzył mu swego syna. Drodzy moi, i gdy Kanada ma swojego patrona, świętego Józefa, to wiem, że święty Józef w sposób szczególny dzisiaj pragnie powierzyć wszystkim Kanadyjczykom swojego Syna Jezusa Chrystusa, który teraz, no widzimy jak to jest na kwarantannie, jak my wszyscy. Kościoły puste, kościoły zamknięte. Wczoraj też się dowiedziałem, była konferencja w Hamilton i najprawdopodobniej jeszcze przez cały miesiąc maj kościoły będą zablokowane. Gdy w Polsce, gdy w innych krajach one są otwierane, z zachowaniem ostrożności oczywiście, ale pytamy, jak długo człowiek, katolik, może żyć bez chleba? Jak długo może żyć bez Eucharystii? Jak długo może żyć bez uklęknięcia przed Najświętszym Sakramentem? Oczywiście ktoś powie, jest telewizja, jest internet, jest transmisja, ale to jest tak, jakby widzieć piękny, wypieczony bochenek chleba, gdy człowiek jest głodny, przez szybę i nigdy tego nie otrzymać, tego chleba. Można z głodu umrzeć, a ten chleb będzie tylko widoczny. Drodzy moi, rozpoczynamy ten piękny miesiąc maj i chcemy codziennie modlić się przedstawiennictwo Matki Bożej do Boga, ażeby Bóg otworzył oczy tym, którzy rządzą, a tym ludziom złym, którzy w jakiś sposób nie chcą patrzeć, by kościoły były otwarte, ażeby nasza modlitwa, ale także i nasze apele, bo to jest bardzo ważne, dotarły do decydentów. Nie może być tak,
że tron będzie rządził ołtarzem, że tron będzie rządził ołtarzem. Stefan kardynał Wyszyński, gdy była taka pokusa w komunistycznej Polsce, w imieniu całego Kościoła zawołał głośnym głosem non possumus, tak nie możemy. Zamknęli go do więzienia. Były to tortury i duchowe, i nie tylko. Wymordowano wielu księży, kapłanów, ale wiemy, że Polska obudziła się piękną solidarnością i wolnością. Nie może być jedności między tronem i ołtarzem. Ołtarz to Eucharystia. Eucharystia to żywa obecność Jezusa, który jest Bogiem. I będziemy przez cały ten miesiąc maj prosić, śpiewając litanię loretańską, ażeby i Matka Boża, i Święty Józef otwierali nam oczy. I dzisiaj, tak jak powiedziałem, po Komunii Świętej przeczytam akt konsekracji Niepokalanemu Sercu Matki Bożej w imieniu Episkopatu Kanady, wszystkich kapłanów kanadyjskich, ażeby ten czas, trudny czas niepokoju, ale chyba i niezrozumienia, jak najszybciej przeminął. Zebrani na słuchaniu Słowa Bożego i ofierze eucharystycznej, módlmy się wspólnie do Pana Boga przez stawiennictwo dzisiejszego patrona, świętego Józefa. Za powołanych do głoszenia Ewangelii, aby tę misję wypełniali z zapałem i wielką gorliwością, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za rządzących i polityków, aby w swej służbie społeczeństwu i narodowi nie zapomnieli o tworzeniu odpowiednich warunków pracy, wynagrodzenia i pomnażania wspólnego dobra. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za pracujących, aby ich trud zapewniał im i ich rodzinom codzienny chleb i godne życie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za poszukujących pracy i lepszych warunków życia, aby znaleźli godziwe zajęcia oraz spotkali życzliwych ludzi, gotowych pospieszyć im z wieloraką pomocą. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za zmarłych, którzy stracili życie w wypadkach przy pracy, aby mogli wejść na ucztę życia wiecznego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za czcicieli Jezusowego Serca, Maryi i świętego Józefa z naszej parafialnej wspólnoty, aby różne formy pobożności pomagały wszystkim w trwaniu w jedności z Panem Bogiem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Mówimy się także za Beatę Kowal w dniu urodzin, ażeby Bóg Pani Beacie błogosławił, dał radość i potrzebne siły do uwielbiania Boga i prowadzenia swojej rodziny. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Dobry Boże, Ty do dzieła naszego zbawienia wybrałeś Maryję i Józefa. Dziękujemy za przykład ich życia posłusznego Twojej woli oraz za wysłuchanie naszej modlitwy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Cię, aby moją i naszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Boże, źródło wszelkiego dobra, wejrzyj na dary, które Tobie składamy, obchodząc wspomnienie świętego Józefa. I spraw, niech ta ofiara zapewni nam Twoją pomoc. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. W górę serca. Prosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. I abyśmy Ci składali należne uwielbienie, błogosławili Cię i wysławiali, obchodząc wspomnienie świętego Józefa. Jako męża sprawiedliwego dałeś go Bogu Rodzicy Dziewicy za oblubieńca, a jako wiernego i roztropnego sługę postawiłeś nas swoją rodziną, aby rozciągnął ojcowską opiekę nad poczętym z Ducha Świętego, jednorodzonym Synem Twoim, naszym Panem Jezusem Chrystusem. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając: aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości,
razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Douglasem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Antonim, świętym Wincentym Palotim i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowo, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. I obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój Wam wszystkim. Zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, jestem na Bożym, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
Siano Chrystusa. Siano Chrystusa. Siano Chrystusa. Siano Chrystusa. Amen. Świadczyli o miłości, którą wlałeś w nasze serca i cieszyli się owocami trwałego pokoju przez Chrystusa, Pana naszego. A teraz duchowo chcielibyśmy złączyć się z całym Kościołem w Kanadzie, biskupami, arcybiskupami, kardynałem, wszystkimi kapłanami, wszystkimi rodzinami w tym akcie oddania całego narodu kanadyjskiego i wierzących, i niewierzących właśnie opiece Matki Bożej. Akt konsekracji, prayer of consecration. Most Blessed Virgin Mary, Mother of the Church, in this time of pandemic, we turn our gaze to you, and in Christ consecrate to you the faithful of our diocese together with all the people of Canada. At the Annunciation, fear gave way to trust as you embrace the mysterious and loving plan of God, who through His providence, care and concern brought about newness of life in you and through you. Intercede, we pray, on our behalf as your children, Virgin Most Faithful. Grant us faith, hope, and perseverance as we strive to serve and bear witness to all persons
responding to the needs of those affected by this virus. Standing at the foot of the cross at Calvary, you united yourself with the sufferings of Christ and so uniquely contributed to the mystery of our redemption. We beseech you, as health of the sick, draw to yourself in material compassion the brothers and sisters of your Son Jesus and all those who are gripped by this pandemic. Strengthen the dying and comfort those who weep, so that all you may experience the healing grace of Christ, our divine physician. At the cenacle, after the resurrection, you accompanied the apostles with prayer for the outpouring of the Holy Spirit. In your material care, as consoler of the afflicted, accompany healthcare professionals, all who minister to the sick, and those who seek and cure to end this pandemic, that the Holy Spirit may renew the face of the earth. To all of us, dearest Mary, Mother of all the living, be present and show forth your tenderness as we raise our eyes to you, who shines forth before the entire community as a merciful and compassionate companion on our journey. Time and time again, with burdens weighing heavily off their hearts and in their many necessities, the Christian faithful have sought refuge under your mantle of protection. Come quickly to our aid at this time, Mother of Mercy, and deliver us from the dangers that surround us in our hour of need. Watch over especially the elderly, the weak and the infirm, our children and the unity of our families, and all those who give of themselves selflessly in pastoral care to those in need, until in your arms and in your gentle embrace we all find safety and solace. Amen. I niech ta opieka Matki Bożej towarzyszy wam wszystkim. Po błogosławieństwie i pieśni będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i zaśpiewamy litanię loretańską. Proszę was więc, jeżeli jesteście tutaj na żywo z nami, odnajdźcie czy odkurzcie książeczki do nabożeństwa, byśmy mogli wspólnie pięknie zaśpiewać tę najpiękniejszą litanię. Pan z wami. Z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Thank you.
Matko nieskalana, módl się za nami. Matko najczystsza, módl się za nami. Matko dziewicza, I'm
Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Panie nasz Boże, daj nam sługom swoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Oddajmy same siebie, nasze rodziny, naszą parafię, szczególnie tych, którzy czują się samotni, ale przecież Jezus i Maryja zawsze są z Wami, z nami. Oddajmy naszą parafię, naszą Polskę, ojczyznę biedną, naszą Kanadę, opiece Matki Bożej i Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego serca Twego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela, przywieź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użyć Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkich ziemi od końca do końca jeden brzmiał głos: chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Przed tak wielkim sakramentem. Oh,
wciąż mający w sobie. Alleluja. Módlmy się. Boże, który w przedziwnym sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki, dozwól, prosimy, taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali w sobie owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Niech będzie Bóg uwielbiony. Niech będzie Bóg uwielbiony. Niech będzie uwielbione święte imię Jego. Niech będzie uwielbione święte imię Jego. Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Niech będzie uwielbione imię Jezusowe. Niech będzie uwielbione imię Jezusowe. Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe. Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe. Niech będzie uwielbiona Najdroższa Krew Jezusowa. Niech będzie uwielbiona Najdroższa Krew Jezusowa. Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel. Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel. Niech będzie pochwalona Boga Rodzica Najświętsza Panna Maryja. Niech będzie pochwalona Boga Rodzica Najświętsza Panna Maryja. Niech będzie pochwalone jej święte i niepokalane poczęcie. Niech będzie pochwalone jej święte i niepokalane poczęcie. Niech będzie pochwalone jej chwalebne wniebowzięcie. Niech będzie pochwalone jej chwalebne wniebowzięcie. Niech będzie pochwalone imię Maryi, Dziewicy i Matki. Niech będzie pochwalone imię Maryi, Dziewicy i Matki. Niech będzie pochwalony święty Józef, jej przeczysty oblubieniec. Niech będzie pochwalony święty Józef, jej przeczysty oblubieniec. Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich aniołach i w swoich świętych. Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich aniołach i w swoich świętych.